Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kontynuację serii, gdzie tłumaczę swoje plany i ruchy na głównym koncie. E4 mamy posunięcie. Zagrajmy G6, jeszcze obrony nowoczesnej tutaj na tym tempie nie grałem na swoim koncie, więc spróbuję to uczynić. Obrona nowoczesna przeradza się tak naprawdę w obronę królewsko-indyjską. Teraz pytanie. Czy gracz normalnie D6, skoczek F6, bo można oczywiście, można też spróbować zagrać C5 i podejść do pozycji trochę inaczej. W zasadzie można też spróbować tak i tak zagrać, to też jest całkiem sensowne, ciekawe, ale myślę, że podejdziemy do tego całkiem normalnie. No dajmy na to, zagrajmy najpierw D6, to zawsze przygotowuje C5 i to można zagrać. To jest całkiem w porządku, ale będzie przepchanie. Przejdziemy do pozycji takiej bardziej Benoni. No czy grać obronę królewsko-indyjską? No też można w sumie zagrać E5. To też jest stosowane, bo po wybiciu wybiję gońcem po prostu. Zagram E5. Nigdy czegoś takiego nie grałem, więc zagram. Oczywiście po przepchaniu istnieje inna możliwość gry. Skoczek E2. O proszę bardzo. To skoczek C6 teraz sobie zagram w tej kolejności. Okej. Okay. O, przeciwnik, widzę, podchodzi do pozycji tak trochę inaczej, ale to może powstać cały czas normalnie. Normalna pozycja, skoczek na F6, jest D5, ok, więc muszę zagrać na E7, F3 nastąpi zapewne. Ok, i tu zróbmy normalnie roszadę. Zobaczcie, wszystkie te ruchy zostały wykonane w sposób naturalny, więc na pewno są posunięciami prawidłowymi, dobrymi. Teraz się dopiero zaczynają schody, bo przeciwnik będzie miał w planach zrobienia długiej roszady. Bardzo bym chciał zagrać tak, ale dostanę G4. Jak pójdę tu, to skoczek mi to wybije. Pionek wybije, goniec wybije, zagram F5. OK. Może to mieć trochę sensu, ale on cały czas zostanie z gońcem, nieprzyjemnym gońcem czarnopolowym, więc może inne podejście, może C6. C6 wygląda sensownie. Z drugiej strony skoczek E8, F5 też ma sens. Bardziej mnie to przekonuje póki co, bo to jest takie troszeczkę, no powiem szczerze, w moim stylu. No i posunięcie F5 jak najbardziej. Skoczek E8 zawsze wspomaga tutaj. Wybijamy to oczywiście. No i on zrobi długą roszadę zapewne. No i trzeba chyba tu go zapchać, F4. Bo inaczej, może król H8, może tak, mówię sam do siebie, ale macie rację, trzeba zagrać król H8. Macie rację, drodzy widzowie, zagrać król H8. Kojarzy mi się z poprzednich moich rozgrywek, że ten ruch jest ok, on od razu schodzi tutaj z nieprzyjemności. Wieża łapie wiatr w żagle, no i można przestawić z powrotem skoczka. Mogę też spróbować zagrać po prostu tak. O, on sam się rzuca na tym skrzydle, to ciekawe w sumie, jeżeli król został zroszowany w ten sposób. Mogę też w sumie tak nietypowo przejść, tylko że on mi zagra H4. Chociaż ten skoczek na G6 wygląda całkiem zacnie. Całkiem zacnie, bo mogę próbować się ustawić tam. Zagramy skoczkiem na G6. Po tym posunięciu, na przykład po biciu, nie wykluczam bicia skoczkiem, bo to może też być bardzo ciekawe. Te figury mogą się fajnie rozbrykać. Tutaj? Okej, okay, jeżeli zbije tu, on zagra mi tak, a ja mam taki ruch. On mi zbije tu, ja mu zbiję hetmanem, będę miał pionka więcej. Pytanie, czy ten atak na tej linii nie będzie dla niego niebezpieczny? Znaczy dla mnie, czy nie będzie niebezpieczny? Z drugiej strony, bicie tu, bicie skoczkiem. Może nie skoczkiem, bo pionek może paść. Choć też są tutaj konkrety, trzeba grać bardzo uważnie, bardzo mocno liczyć. Bicie pionkiem, strzelam tu. I co ja z tego będę miał? Nic. Więc chociaż wezmę na H4. No goniec zagra tutaj, to goniec F6. Nic nie tracę. Bo nawet po wybiciu tu i hetman H6 wracam tutaj i zdobywam hetmana. To ma duże znaczenie oczywiście w tym wypadku. Tutaj grozi taki ruch. Jak bicie na F3, wzięcie kolejnego pionka i w ogóle byłoby super.
lecz myślę, że przeciwnik się opamięta. Skoczek e8 według mnie stoi bardzo też ciekawie, dlatego że on tutaj kontroluje bardzo fajnie te miejsca. Ma to sens w królewsko-indyjskiej. Wziąłem pionka i nie zawaham się go wykorzystać. Teraz atakuje prosto pionka na f3. Hetman zagrał. Ok, hetman zagrał na e3. Tu jakieś wskoki w sumie chyba nie są groźne. Może zagrać gońcem, żeby on się połączył jednak z wieżami. To może mieć sens. Wyjście figurą może mieć sens. Tutaj skoczek na h4 oczywiście jeszcze może sobie stać. Nie jest on zły w tym wypadku. Dobra. Goniec na h3. Jasne. Myślę, że skoczek g7, żeby te figury troszeczkę już bardziej rozwinąć. Przytrzymać f5. Skoczek h5 i... Dobra, poszło bicie. Dobrze. No, skoczek nie wskoczy. Hetman spogląda na pionka. Na razie bierze broni. To może być szczegół, ale taki ruch b5. Zaczepny, szybkie a5. Z jakąś konterką. Wydaje mi się, że ok. W ogóle już mam wymienionego gońca czarnopolowego. To jest bardzo dużo, to jest dobrze. Ale zaraz, tu nie mogę. Skoczek zbije, zbije tu. Jakieś bicie tu. A nie, chwila, tutaj to jeszcze tak stracę. Raczej odejście, chociaż niekoniecznie trzeba. Chyba może B5 w ogóle zagrać. I tego skoczka, jakbym stąd odpędził, to super by było. Liczę coś takiego. Odbicie tu, odbicie tu, odbicie tu, skoczek E4. No dobra. Mam jeszcze opcję jakiegoś szacha. B5. Bicie tutaj. No właśnie. Ten skoczek wskoczy mi tu bardzo nieprzyjemnie. Może zagrać w ogóle takie posunięcie. Albo zejść na G6. Ta wycofka może nie jest taka zła. Aczkolwiek hetman wejdzie tu. Może zagrać też asekuracyjnie, na przykład takie posunięcie, żeby tu bardziej pilnować. No hetman h2 wydaje mi się, że będzie coś takiego chciał grać, ale nie, bo tutaj skoczek niech pilnuje. No dobra, gramy b5. Gramy b5, chcę szybkie b4 wrzucić. Wymuszę to bicie tutaj na f5. I chyba odbiję to gońcem. A, jednak nie wybił. Bardzo dziwnie zagrał. Ha, on zrobi miejsce dla skoczka tutaj. Gram B4 bez dwóch zdań. I teraz tak, nie mogę wybić tu, bo on mi trzaśnie. Ale goniec może przejść też w inne rejony. Na przykład tutaj. Ja nie chcę zbić skoczka, tylko będę groził może... Będę groził tym, że on mi tutaj nie związuje gońca. O, czemu nie? Tak sobie to wytłumaczę. Tak na szybko, bo patrzę, że czas mi ucieka. Trzeba podejmować decyzję dosyć szybko. Hetman H2 wygląda groźnie. A po takim ruchu może nawet tutaj. Oczywiście muszę patrzeć bardzo poważnie na punkt H7, żeby on nie miał problemów, ale odejście gońca gdziekolwiek, na przykład tu, po hetman H2 może mieć konsekwencje. Ale chwila, teraz mam chyba czas na ustabilizowanie tej sytuacji. Bierze F7. I już będę celował w pionka swojego, w razie czego jedno odejście skoczkiem będzie broniło tutaj już tego pionka, więc tutaj myślę, że czuję się bezpiecznie, tak mi się wydaje. Aha, ja mogłem tutaj zbić też pionka. Dlaczego ja tego nie uczyniłem? Nie wiem, ale dla mnie najważniejsze jest to, że skoczek, jego skoczek, nie może wejść na E4. A, no właśnie, wykrakałem. Co nie znaczy, że... No właśnie, on w ogóle się nie zapatruje na takie strzały. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, idziemy A5. Idę A5. Po prostu idę pionkiem, bo tu nie widzę dla siebie jakiejś szansy większej. Oczywiście mógłbym przepchać. Zbić to już nie. Wcześniej miałem okazję. Zagram wieżę F7 bez sensu raczej. Idę A5, idę tak, albo zagram za chwilę wieżą tutaj. Chociaż ta wieża też broniła pionka, ok. No ale dobra, ruch A5, po prostu.
Niech to tam sobie siedzi. A, jeszcze tutaj Hetman może zagrać w ten sposób, ale to myślę, że to są ruchy, które tylko tak straszą nieco. Nie są jakimiś poważnymi posunięciami, mam nadzieję. Dobra, jest bicie, no to zbijamy tym. Zbijamy tym, tutaj skoczek, to nie ma znaczenia. Bierze, niech broni pionka. Okej, wiadomo, skoczek E4, to było do przewidzenia. Myślę, że po prostu tak, pilnować pionka, pilnować tutaj. Nawet skoczek D4 grozi. W ogóle wprowadzenie teraz wieży na przykład w te rejony może być spoko. Skoczek D4 i celuję sobie tutaj. W takich pozycjach oczywiście taktyka się bardzo liczy, trzeba umiejętnie liczyć. No tak, widzę, że przeciwnik się już tutaj nastawia, żeby mi tutaj uderzyć. Dlatego zagram wieżą tu, żeby straszyć go takim ruchem. Ale czy ja go będę straszył takim posunięciem? Chociaż pole G5 będzie zalepione nieco po takim posunięciu. No też jakoś widzę, że dosyć ciekawie przeciwnik tu figurami się rozgrywa, ale chyba taki ruch teraz mogę zagrać. Tak, mogę taki ruch zagrać. Goniec na E6 to bicie, więc aha, taki ruch jeszcze widziałem, ale bicie, bicie. To się trzyma, na końcu trzeba uważać na ruch goniec E6, ale jak on poświęci jakość, to też tę jakość swoją będę mógł intuicyjnie oddać. Właśnie troszeczkę szybciej tutaj te partie trzeba rozgrywać. Skoczek, co? Poważnie? Aha, bo po prostu ten. Aha! Wszystko do końca tutaj. I co, i tutaj? Bez jakości będę latał. Idę na to. Na czasu mało, idę na to. Zawsze mam jeszcze szacha w razie czego. O, właśnie. Na końcu jest sprytny szach hetmanem na G6. Więc ten ruch wygrywa. Jak on zbije hetmanem tu, to hetman G6 i wygrywam. Dam Beniowskiego może. Dam Beniowskiego? Dam Beniowskiego? Idź proszę tutaj. Mat Beniowski, proszę. Daj mi zrobić mata Beniowskiego. Proszę, nie poddawaj się. Please. To się tak rzadko zdarza. Jeszcze na takim poziomie. Please. Proszę. Proszę, moi drodzy. Król H1, szach. Król A1 na B1. Nie! Mat Beniowski był tak blisko. Ajajaj. A, no tak, miał taką opcję jak goniec F5, wybicie. Dobra, przeanalizujmy sobie tę pozycję. W ogóle tę partię całą. A zrobię przegląd. Ciekawe, jak to wygląda w ogóle w procentach. Niech czeską mi tutaj poda. Moja dokładność 84,9, przeciwnika 76,5. No to mało. Chyba to jest mało na ten poziom. E4, tak, to jest oczywiste. Goniec. Skoczek F6, błąd? Wow, naprawdę? A komputer pokazuje skoczek F6. Może po prostu jest inna najlepsza opcja. Nie wiem dlaczego. No dobra, no zapewne tutaj trzeba bardzo mocno znać teorię taką, która jest bardzo dokładna, ale ja nigdy tego nie lubiłem do końca. Wolałem jakoś intuicyjnie pograć. Ale ten ruch nie może być zły. Zobaczcie, ocena nie jest jakaś tragiczna, tego nie bierzemy pod uwagę. To jest normalny ruch, przestawienie ruchów. Można w tej sytuacji po prostu inaczej zagrać. F5, jak pokazuje silnik. Dobra, skoczek F6. Aha, bo nakazywał po prostu bicie i grać inny schemat. Nieważne. Dobrze jest. Skoczek F6. D5, przestawienie skoczka. F3. No, właśnie. Tutaj zobaczcie to samo. Znak zapytania z wykrzyknikiem. Niby ruch słaby, ale on nie jest słaby. Nie można ślepo wierzyć silnikowi szachowemu. Pamiętajcie proszę o tym. Nie można ślepo w to wierzyć. Roszada. Hetman D2. Ok. Skoczek E8. W moim stylu ruch i dlatego słaby. Ha! No, pamiętacie, mówiłem. To jest ruch w moim stylu, ale on jest słaby. Dlaczego? Bo co? Bo C6? Też to rozważałem. Oczywiście, że tak. Można w ten sposób grać. A6, goniec D7. No tak, wszystkie chwyty dozwolone. Konie A8, dlaczego niedozwolone? Nie interesuje mnie ocena silnika. Gram po prostu swoje. G4.
F5 znowu słabe? Nie. Jest najlepsze. Dziękuję za probatę. Bicie. A jak on należał... Co? Dlaczego to słabe, skoro pierwsza linia silnika? Tego nie rozumiem. Nieistotne. Bicie jest logiczne, bo otwiera linię G. Długa roszada. F4. Król H8. Ale król H8 też jest. Też jest król H8. No, wiem, że ta analiza może nie jest jakichś największych lotów, nie jest tak mocno głęboka, ale tak chociaż powierzchownie sobie skojarzyć pewne posunięcia. F4 też mogłoby być. Goniec by odszedł i co? F i C5. No tak, charakter troszkę zamknięty. Okej, okay. Ale do gry wszystko. Chciałem inaczej. Król H8, C5, skoczek. Co? Aha, bić. Wiecie co? A jednak jestem fujara. Właśnie, już tłumaczę. C5 jest ruchem według mnie teraz też mało dokładnym, dlatego że powinienem zbić i jeszcze przeciwnik dał mi taką przysługę, że po wybiciu ja mam skoczka na D6. Wchodzę pięknie skoczkiem do centrum i to jest taki główny zamysł. I to stoi wszystko bardzo ładnie. Czarnymi i tak powiedzmy harmonijnie. I to tak trzeba w szachy grać, Krzysztof. Całe życie trzeba się uczyć. Słuchajcie, ale to też nauka, mam nadzieję, że nie dla mnie, a dla was. Przede wszystkim skoczek G6. Po prostu inna koncepcja w głowie. H4. Wzięte. No i tutaj goniec G5. Co on powinien zagrać lepiej? F4? Ła. Człowiek w ogóle jest w stanie zagrać taki ruch? No jest, no ale nie ten mój przeciwnik. Słuchajcie, po tym ruchu tutaj oczywiście nie ma czegoś takiego, ja pokażę, bo taki ruch niby atakuje tutaj i zaraz mat, ale jest goniec G5. I koniec partii się robi. Hetman F6. Ok. Hetman E3 słabe. Bo co lepsze? Co lepsze? Lepsze jest przestawienie skoczka na G1. Właśnie, skoczek z G1 już łapie lepszą placówkę, broniąc tu przy okazji i otwierając gońca. Dlatego wadą czasami jest zagranie posunięcia F3. To może troszkę przeszkadzać. Ale dobra, poszedł hetman. Goniec D7. Przeoczenie czego? Czego przeoczenie, pytam się? Że co? Że tutaj bić? No może. Aha, że po prostu wzięcie pionka. Wow, no bo jak on by wziął, to ja bym wziął sobie tutaj. Dobra, zgadzam się, wszystko jasne. W porządku, akceptuję. No można by było tak zwyczajnie wziąć pionka. Goniec D7. No ale jak się nie ma w głowie czegoś takiego, że liczysz na materiał, za wszelką cenę, tylko właśnie za liczysz na rozwój figur, no to jest właśnie taka gra. Ale cały czas jest ok. Skoczek G7, niedobre. Cały czas tutaj bicie na C5 wchodziło. Kurczę, no wiecie co, naprawdę z takiej partii można wiele, wiele wyciągnąć. Szczególnie z królewsko-indyjskiej. Złoto. Skoczek G7. Bicie. Bicie. Hetman F2. Ok. I Krzysztof zagrał B5. To co mówi silnik? Haha. To dobry ruch. A dlaczego nie bardzo dobry ruch, panie Czeską. Okej, okay. No i tutaj oczywiście ja liczyłem na to, bo skoczek musi wejść tu, a silnik wskazuje taki ruch. No to też widziałem, ale oczywiście od razu mi się zapala król B1. Aha, że bić z szachem. Aha, że z szachem bić. Okej, to ma sens. Bo skoczek już się nie zasłoni, bo mogę go zbić po prostu i tam są taktyczne uderzenia. Ciekawe. Faktycznie B5, dobra, tak. Ruch zły. B4. No właśnie. Coś lepszego znajdujesz, drogi mi tutaj stokwiszu? Nie. B4, skoczek E2. Patrzcie, mówię sobie, a zagram goniec B5. Zagrałem. Dlaczego słaby? Pierwsza linia i mówisz, że słaby ruch? Oczywiście tutaj myślę, że jest jak najbardziej ruch ok. Król B1, słaby ruch. Co on lepszego miał? Lepszego w gorszej pozycji, skoczek gdzieś tutaj. No tak, ale tutaj czarne stoją ok. Ten skoczek H4 jest bardzo upierdliwy, jak widać. Król B1. No właśnie, przeoczyłem to bicie, tak jak mówiłem podczas partii. Po prostu przeoczyłem to bicie. Znaczy ja to widziałem generalnie z daleka zawsze, no ale w tym wypadku coś mi się obzdurało, że jednak asekuracja. Ok, poszło tak, tak. I A5. To dobry ruch. A dziękuję bardzo.
Bicie na f5 i z g. Skoczek, czarne lepsze. Goniec g4 i wieża g8. No dobra, przeważka czarnych. Fajnie. Skoczek h3 i skoczek d4. No i dobra, i on zagrał skoczkiem. Bicie dobre, bicie dobre. Znaczy, no, bicie jak bicie. Aha, mógł zbić tutaj po prostu hetmanem. Nieco lepsze i tak. No dużo taktyki się pojawia. Aha, hetmany się chcą wymienić. Ma to sens. Nadal uważam, że pozycja tutaj jest, mogłaby być bardzo złożona. Ale poszło, poszło tak, 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 tak i szach. To wspaniały ruch. Dziękuję serdecznie. Jesteś po prostu cudowny, Stokwiszu. Oczywiście jest takie posunięcie, bicie i zasłona. No mata Beniowskiego by nie było, ale możliwość by była, dlatego że mat Beniowski, przypomnę, wygląda tak, że jak, no oczywiście jak król idzie tutaj, to jest mat od razu. Jak idzie na A1, szach skoczkiem, na B1, szach skoczkiem, znowu na A1. I nie dał mi tej przyjemności przeciwnik dać tego pięknego mata. A, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dwa wykrzykniki. Ajajaj. Cudowności. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że jedna partia z analizą będzie ok. Piszcie w komentarzach, dajcie lajka, proszę, będzie mi bardzo miło. I piszcie komentarze, to pomaga, ale też dajcie znać, co sądzicie o takiej troszeczkę głębszej analizy. Tak pół partii, pół analizy na odcinek. Myślę, że w porządku, mam nadzieję. No i cóż. A, przypominam o szkoleniach, moi drodzy. Już mam zebraną grupę dorosłych. Jeszcze dobieram grupę dla dzieci. Zapraszam do zgłoszeń. Co ciekawe, zgłosiły mi się 3 dziewczyny. Super, byłaby grupa dziewcząt. Także zapraszam. Znajdziecie tutaj na górze odnośniki oraz w komentarzu. Zapraszam. Do zobaczenia. Cześć.